Rozwiąż układ nierówności. 3y plus 7 jest mniejsze od 2y oraz 4y plus 8 jest większe od minus 48. Czyli mamy dwie nierówności na jedną niewiadomą, no i one muszą być spełnione naraz. Czyli musimy rozwiązać jedną, rozwiązać drugą, a następnie znaleźć te y, które spełniają jednocześnie dwie nierówności. Czyli pierwsza nierówność to jest 3y plus 7 mniejsze od 2y. No może zaczniemy od tego, że odejmiemy sobie 7, żeby się pozbyć siódemki z lewej strony. W ten sposób dostajemy 3y, tu się nam skraca, mniejsze od 2y minus 7. No i teraz to, i teraz odejmujemy 2y. W ten sposób po prawej stronie zostaje nam minus 7, a po lewej zostaje nam 3y minus 2y, czyli y. Zatem rozwiązaniem tej nierówności jest y mniejsze od 7 oraz 4y plus 8 większe od minus 48. No i może pierwszym krokiem, żeby się tak pozbyć tych dużych liczb, to jest podzielić przez 4. Na obie strony tej nierówności dzielimy przez 4. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam y plus 2, a 48 przez 4 to jest 12 i minus, czyli minus 12. Tak, no i teraz jeszcze odejmujemy 2. I w ten sposób dostajemy po stronie lewej, zostaje nam sam y większe od minus 14. No i tu jest między tymi, jest słówko oraz, no czyli to samo co i. Czyli musimy teraz znaleźć te y, które spełniają jednocześnie te dwie nierówności. Znowuż może zróbmy rysunek. Tu powiedzmy jest gdzieś 0, tu będzie minus 7, tu będzie minus 14. No i rysujemy. Prawda? Teraz tak, y mniejsze od minus 7, przy czym nierówność jest ostra, wobec tego minus 7 nie należy do zbioru rozwiązań. No i wszystko to, co jest tutaj. No to jest y mniejsze od minus 7 i y większe od minus 14. Czyli tu mamy minus 14 i wszystko, co większe, y większe od minus 14. No i widać, że y, które spełniają jednocześnie te dwa warunki, to są y, które należą do przedziału, czyli y należy do przedziału minus 14, minus 7, przy czym końce nie należą, co oznaczamy w ten sposób lub używając takich nawiasów. No, obie te notacje są stosowane, aby zaznaczyć, że końce przedziału nie należą do zbioru rozwiązań. Znaczy, ten symbol oznacza przedział bez końców.